siostry. Liturgia Wielkiego Czwartku rozpoczyna najważniejszy czas w liturgii Kościoła w ciągu roku. Czas Triduum Paschalnego. Będziemy przeżywać najważniejsze wydarzenia zbawcze dla naszego życia. Mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. W tej mszy świętej Wieczerzy Pańskiej wspominamy ostatnią wieczerzę. Wieczerzę, w czasie której Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty. Sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Dwa, można by rzec, największe skarby Kościoła. Pozostawił także, jak przed chwilą słyszeliśmy, zobowiązujący przykład wyrażony w przykazaniu miłości, w służbie. Chrystus umiłował nas do końca, do ostatnich granic. Oddał swoje życie za każdego z nas i dał nam siebie w Komunii Świętej, w Eucharystii. Pozostał więc z nami do końca. Pozostał z nami do skończenia świata. Słowami dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus pyta każdego z nas: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Bracie i siostro, czy rozumiesz to, co uczynił nam Jezus Chrystus? Czy przyjmujemy sercem i wiarą to, co uczynił nam Jezus Chrystus? W ostatniej wieczerzy Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii jako ofiarę, ale także jako ucztę. Ucztę nowego przymierza. W obecności apostołów odprawił pierwszą mszę świętą i rozdał eucharystyczny chleb. W szczególnym momencie dał swoje ciało apostołom w przeddzień swojej męki, w przeddzień tragicznych dla nich doświadczeń, trudnych dla nich doświadczeń. Chrystus daje im siebie pod postacią chleba w momencie, w którym wie, że będą przeżywać trudne chwile. Po co? Po to, aby ich umocnić, aby dać im siły. Ta pierwsza Komunia Święta, którą oni przyjęli, nie sprawiła, że oni stali się bezgrzeszni. Mało tego, kilka godzin po tej Komunii Świętej oni zwątpią, uciekną, opuszczą, zaprą się. Ale w tym ważnym momencie Chrystus daje im siebie, aby mogli umocnić swoją wiarę w to, co będzie miało miejsce, aby później mogli w nim zobaczyć zmartwychwstałego, zwycięskiego Boga. I od tej chwili wieczernika, bracia i siostry, nasza ziemia stała się, można by powiedzieć, wielkim ołtarzem, na którym w każdej chwili odprawiana jest Eucharystia. W różnych zakątkach tego świata. Czasami w bardzo dramatycznych, trudnych rejonach świata. Tam, gdzie chrześcijanie doświadczają prześladowań, gdzie za to, że są obecni na Eucharystii, ponoszą śmierć. Tam, gdzie za to, że wyznają Boga, oddają życie. Żyjemy w przestrzeni geograficznej i historycznej, za którą powinniśmy też być szczególnie Panu Bogu wdzięczni. Gdzie w pokoju możemy przyjmować do swojego serca Pana Jezusa. Bracia i siostry, czy żyjemy? Czy żyjemy głębią i bogatą
bogactwem tego daru, który otrzymaliśmy. Czy żyjemy tajemnicą Eucharystii? Bracia i siostry, skoro tu jesteśmy, skoro jesteśmy na Eucharystii Wieczerzy Pańskiej, to wierzę, że tak jest, że żyjemy tą Eucharystią. Przecież tak wielu uczestniczy w Eucharystii Niedzielnej. Są tacy, którzy i w tygodniu potrafią przyjść, czy rano, czy wieczorem, bo tu szukają siły do walki ze swoją słabością, grzechem, trudem, który podejmują na co dzień. I tym wszystkim, którzy tak żyją, że swoje życie rodzinne i swoje życie osobiste opierają na Eucharystii, chciałbym dzisiaj w imieniu wszystkich kapłanów powiedzieć dziękuję. Dziękuję, że jesteście na niedzielnej Eucharystii, że jesteście na Eucharystii w tygodniu, że przyjmujecie do swojego serca Jezusa Chrystusa. Są i tacy, którzy na Eucharystię przychodzą tylko od święta. Tym chciałbym powiedzieć, aby odważyli się przyjmować do swojego serca Chrystusa, aby odważyli się spotykać z Chrystusem częściej. Może wtedy będzie łatwiej podejmować walkę z tym, co w naszym życiu jest trudne. Bracia i siostry, chciałbym, abyśmy spojrzeli na ten dzisiejszy dzień, na to wydarzenie, na tę Eucharystię w duchu wdzięczności. W ten wielkoczwartkowy wieczór zwróćmy uwagę na jeden szczególny moment tej ostatniej wieczerzy. Oto Pan Jezus umywa uczniom nogi. To pokorna posługa, którą wówczas spełniali niewolnicy, służący. Ona wyraża wszystko, co Pan Jezus chciał powiedzieć, czym żył i co uczynił dla nas. Bóg umywa człowiekowi nogi. Bóg pochyla się nad człowiekiem. Nad każdym z nas w ostatnich dniach pochylał się Bóg w sakramencie pokuty i pojednania. Kiedy klętałeś przy konfesjonale, to Bóg pochylał się nad tobą, aby obmyć twoją duszę z grzechów. Po to, abyś mógł w tych dniach przeżyć święta w sposób radosny, w sposób szczęśliwy, w sposób pełny. To nie przypadek, że ewangelista Jan, jak przed chwilą usłyszeliśmy, zapisał i zaczął umywać nogi. Zaczął, to znaczy nie skończył. My kontynuujemy, my chrześcijanie, my kapłani, my wierni, mamy kontynuować tę służbę pomocy drugiemu człowiekowi. Bracia i siostry, to, co Pan Jezus zaczął, my mamy kontynuować. Dał nam przykład, abyśmy tak czynili, jak On uczynił. Dostrzec człowieka we współczesnym świecie. To zadanie dla każdego z nas. Zwłaszcza może w kontekście przeżywanego aktualnie roku świętego brata Alberta. Tam przy ołtarzu bocznym, przy konfesjonale dyżurnym jest ten obraz. Ecce homo. Może ilekroć spojrzymy w tym roku liturgicznym na ten obraz, pomyślmy, że może to będzie dla nas okazja do mobilizacji w dostrzeganiu drugiego człowieka w sposób bezinteresowny. Tak przecież to jest nieraz trudne. Także dla nas, kapłanów, też to jest pewnie wyrzut sumienia. I w kontekście tej prawdy służby drugiemu człowiekowi przypomina mi się obraz z pewnego filmu. Ruchliwa ulica, biegający ludzie, pędzące samochody. I gdzieś tam na skraju tej drogi stoi niewidomy człowiek z laską białą, chce przejść. Nikt nie zwraca na niego uwagi, ale w pewnym momencie
łapie go za rękę i przeprowadza na drugą stronę ulicy. I on w pewnym momencie się zatrzymuje i mówi do niej: wie pani, dzisiaj jest dużo samochodów, ale mało ludzi. Może jest wielu parafian, a ilu jest chrześcijan otwartych na drugiego człowieka? Co w ostatnim czasie, w okresie Wielkiego Postu, uczyniliśmy bezinteresownie dla drugiego człowieka? Zastanówmy się tam przez chwilę, w wolnej chwili, gdzieś dziś wieczorem czy jutro podczas adoracji. Co w ostatnim czasie uczyniliśmy dla drugiego człowieka w sposób bezinteresowny? Bracia i siostry, poruszeni tą wielkoczwartkową lekcją miłości, jaką daje nam Jezus Chrystus, miłości miłosiernej, przyjmijmy dziś z wiarą i wdzięcznością te dwa dary, dar Eucharystii i kapłaństwa. W duchu wdzięczności przyjmijmy dzisiaj ciało Pańskie, abyśmy umocnieni tym pogarmem wiernie wypełniali przykazanie miłości, zachowując w swoim sercu słowa Pana Jezusa: dam wam przykład, abyście i wy tak czynili.